kolejna artystka przed nami, a potem przejdziemy do kolejnej walki w wadze junior ciężkie. Łukasz Wiśniewski, Michelle Almeida, ale o tym za chwilę. Bo mam wrażenie, że Szczecin tancerkami stoi. Nie narzekamy. Brawa dla Oliwii. No i co z Państwa przed nami? Przedostatni pojedynek dzisiejszego dnia w wadze junior ciężkiej. To są już, że tak powiem, pięci panowie. Na pewno ich ciosy również ważą więcej. Zapraszamy zawodnika z Belgii. Reprezentant Belgium. Michelle Almeida, zawodnik urodzony w roku 1986, mieszka w Antwerpii, mama pochodzi z Belgii, tata pochodzi z Wysp Zielonego Przylądka. Od 1996 roku trenuje karate, obecnie szkoli w swoim własnym klubie Taisho w Antwerpii, a poza tym interesuje się R&B, hip-hopem, tworzy taką muzykę, ma dziewczynę Julię, którą pozdrawiamy, i dwuletniego synka Luisa. Ma na swoim koncie wiele sukcesów na arenie zarówno belgijskiej, jak i międzynarodowej. I to w bardzo poważnej federacji SKIE, gdzie był medalistą Mistrzostw Świata dwukrotnie w Australii w roku 2013 i w Dżakarcie bodajże w 2015. Zdobywał tam w Kumite brąz w kategorii Open w Dżakarcie i srebro drużynowo. Także to nie jest zawodnik bez karaterskiego doświadczenia. Tutaj myślę, że... Tak, medale Mistrzostw Świata robią wrażenie. Na konferencji prasowej mówią, że bardzo schudł, przygotowując się do występu w Szczecinie. I no, gdzieś ta waga mu spadła do 88 kg, a ważył ponad 100. No to już jest można być pod wrażeniem. Ja na szczęście nie musiałem próbować. Łukasz Wiśniewski! Łukasz Wiśniewski, rocznik 95, zaczął swoją przygodę karate w 2008 roku w nieistniejącym już klubie Yoshitaka Dojo Gniezno. Później i obecnie zawodnik Gnieźnieńskiego Inoci pod kierunkiem kroczącego za nim trenera Dawida Pawłowskiego, mistrz Polski w karate kombat, dwie walki, uwaga, w gali na gołe pięści w organizacji Votore. Zawodowo ochroniarz, z ciekawostek o nim możemy powiedzieć, że jest kibicem, a był też zawodnikiem siatkówki, bo ta kariera karaterska przeplatała się z karierą siatkarską i zbiera bryloczki. Nie jest żonaty, co pewnie znów zainteresuje nasze oglądające panie. Ciekawe, czy poprosi później po walce o jakiś bryloczek Michelle Almeida? Dużo może zależeć od wyniku. Miałby szansę na bryloczek z daleka, bo z Belgii. Jego kibice rozwiesili baner. Także tutaj widać, że Gniezno jest aktywne. Pozdrawiamy pierwszą stolicę Polski i kibiców, którzy kibicują Łukaszowi. W jednej z poprzednich walk krew się polała. To czego teraz oczekujesz? Czy w końcu doczekamy się takiego życzmy sobie, żeby krew się nie lała, ale żeby ciosy padały gęsto i często.
Ale tutaj możemy też spodziewać się chyba zakończenia przed czasem. No, jak to mawiają, pożyjemy, zobaczymy. Na razie widać, że publika polubiła Łukasza. Sędziują również Sokę Maciej Grubski oraz Natalia Leśniak. Gdyby ktoś nie wiedział, to teraz widzi, że jest to pierwsza runda. Właśnie, nasza ring girl już to pokazała. O ring girl, czy też dziewczynach raczej, porozmawiamy jeszcze później, a teraz zobaczmy, jak będzie wyglądał, bo już początek. Tutaj warunki fizyczne są bardziej zbieżne niż podobne niż w pierwszym pojedynku. Zobaczymy, jaki to będzie miał wpływ na przebieg starcia. Jak to na początku walki, duża ostrożność, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, nie dać się zaskoczyć. Trochę takich karaterskich szachów. Pierwsze punkty dla Michela. A Łukasz troszeczkę dał się zaskoczyć Michelowi. Michel go trochę uśpił. Przewaga Michela rośnie. Mimo że walka toczona jest w dosyć spokojnym tempie. Sędziemu odpadła plakietka, ale na szczęście zauważył. Na szczęście jest kieszeń. No jak dotychczas, mimo że Łukasz jest wyższy, to Michel dosięgał go swoimi technikami, długimi technikami nożnymi. No. Chyba się nie spodziewał tego. Punktów nie ma. I co teraz ma zrobić Łukasz? Myślę, że powinien spokojnie prowadzić tą walkę. Ma już przeciwnika i problemy rozpoznane. Musi uważać zarówno na ciosy z góry rękami, jak i na czudan. To może być... To może być jakiś sposób, skrócenie dystansu. No,
no póki co punktów to nie dało. A teraz będą. No, ale to już nie pierwszy raz się Michelowi udało, więc troszeczkę jakby Łukasz nie wyciągnął wniosków z poprzednich akcji. O, i Michel próbuje tej sztuczki kolejny raz, będąc blisko sukcesu. Myślę, że trener powinien Łukaszowi w przerwie podpowiedzieć, żeby jednak długie techniki nożne, to mogłoby mu przynieść dobry efekt. No, teraz ładny unik. Było jamę, było jamę. Myślę, że ta runda skończy się. O, właśnie się kończy. Damy odetchnąć zawodnikom, damy odetchnąć kibicom i każdy z zawodników będzie miał moment na konsultację dalszej taktyki ze swoim narożnikiem. No niewątpliwie Michel Almeida znalazł się w bardzo dobrej sytuacji, a Łukasz no, musi, tak jak mówisz, pomyśleć troszeczkę na tym, jak można zniwelować tę stratę, czy raczej szukać szansy już nie w tyle zwycięstwie na punkty, tylko no musi czasem odwrócić. Nie, czasu jest sporo. Myślę, że musi po prostu odwrócić, spróbować odwrócić losy tego pojedynku, wyciągnąć wnioski z tego, co się Michelowi udawało. Ale powinien skracać dystans, czy jednak trzymać... Wydaje mi się, że powinien uważać przede wszystkim na te ręce wchodzące z góry. Natomiast sam powinien zrobić to, co Michel teraz, czyli techniki nożne na czudam, a więc na klatkę piersiową, na brzuch, na boki. O właśnie, tak jak widzieliśmy przed chwileczką, to powinno dać mu dobry efekt. No zobaczymy, jak to będzie w drugiej rundzie. Pomalutku zawodnicy się do niej przygotowują. Ostatnie uwagi, widzę, Dawid tam przekazuje Łukaszowi. I już druga runda. I właśnie, drugie 3 minuty. Chyba będziemy się spodziewać bardziej agresywnej postawy Łukasza. No pamiętajmy, że teraz już zmęczenie zacznie też grać rolę. Zobaczymy, jak kondycja u obu panów. Bo po dwóch minutach walki to już naprawdę można odczuwać. A Michel Almeida pewnie będzie czekał na jakiś błąd. A nie, jest aktywny, o proszę. I znów ta noga weszła. Po raz trzeci weszła. I zakończone. To nie spodziewałem się. No to nie rozwinęliśmy się za bardzo. No, myślałem, że w tej drugiej rundzie troszeczkę bardziej się Łukaszowi powiedzie, ale po raz trzeci przyjął taką samą technikę nożną. No i cóż, 10 punktów przewagi. Koniec meczu. Koniec walki, zatem Michel Almeida ze zwycięstwem w Szczecinie. Warto było jechać z dalekiej Antwerpii. Tak jest. No Szczecin dzisiaj gościnny. Dla obcokrajowców. Tak jest. Szczecin bardzo gościnny dla obcokrajowców. Możemy liczyć, że w kolejnych galach w Szczecinie, wiemy, że Paweł Bąbolewski takie planuje, niedawno mówił, na pewno będzie 5., na pewno będzie 6., potem jeszcze zobaczymy, ale te 2 kolejne powinny być. No, na pewno będzie organizatorem. Słuchajmy chwilę. Who knows me in the karate world knows that my legs are the strongest. I've trained for 25 years and I've been mastering this technique really good. I try to kick Jordan, but he's a little bit taller than me, so it's not easy. He blocked some of my Jordan mawashis, very good. But then I saw the opening in the middle a few times and I just used this one. Because if he pushes, then I know I'm going back and then I can't do anything. But with my kicks, I was always before his attack.
Michel Almeida powiedział, że próbował kopać na głowę. Niestety Łukasz jako wyższy zawodnik, ciężko było po prostu Michelowi tam trafić. Natomiast potem zobaczył lukę na korpus i tam właśnie celował. To dało mu zwycięstwo. Michel znany jest z tego, że technikami nożnymi zdobywa punkty. Jest brązowym medalistą mistrzostw świata skiff w Indonezji oraz w Australii. Bardzo, bardzo zawodów o wysokim poziomie. Także jeszcze raz brawa dla obu zawodników, bohaterów dzisiejszego pojedynku. Michel i Łukasz, dziękujemy wam za ten piękny pojedynek. No i została nam jeszcze walka wieczoru, zanim do niej przyjdziemy.